Szanowni Państwo, rok 2015 zostaje przygotowany, dokument, mianowicie plan naprawczy dla spółki MKS. Został on opracowany na 2016-2017. Został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki oraz przez Zgromadzenie Wspólników. Główne założenia planu to m.in. ograniczenie kosztów działalności spółki, przeprowadzenie restrukturyzacji pod kątem zatrudnienia oraz organizacji pracy, wprowadzenie zmian w rozkładzie jazdy pod kątem jego rentowności. Zwiększenie sprzedaży usług reklamowych, zwiększenie sprzedaży usług komercyjnych świadczonych przez spółkę, czyli to działalność dodatkowa, w którą wchodzi m.in. stacja kontroli pojazdów, organizacja mienia, naprawy samochodów osobowych i ciężarowych. Zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów, tym samym zwiększenie przychodów dla spółki. Ograniczenie przejazdu bez ważnego biletu autobusowego komunikacji miejskiej. No, był to niewątpliwie bardzo duży problem, który został w tym momencie już ograniczony. Kolejnym punktem było wprowadzenie systemu monitorowania transportu, czyli potocznie zwanym potocznym wręcz GPS. Realizacja inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków spółki wraz z zmianą źródła ciepła, czyli wymiana generalnie kotłowni, która była już w stanie nie nadającym się do dalszego funkcjonowania. To samo było z kominem. Kotłownia wcześniej szanowni państwo była węglowa, w tym momencie jest zasilana gazem. Jednolite umundurowanie kierowców, które też zostało już wprowadzone, i stopniowa wymiana taboru. Ten punkt został przyjęty do realizacji w roku 2017. Spółka będzie próbowała sfinansować to ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o zadania wyznaczone i zrealizowane w roku 2015-2016, jest to m.in. główna inwestycja, która w tym momencie została zakończona, czyli termomodernizacja budynków spółki wraz z wymianą źródła ciepła. Zakup i wdrożenie systemu GPS, zakup i wdrożenie systemów informatycznych do sprawniejszego funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz monitorowania czasu pracy kierowców. Wdrożenie i zakup umundurowania dla kierowców. Remont pomieszczeń w budynku biurowym MKS oraz wynajęcie pod działalność gospodarczą. Część budynku została wyremontowana, spółka wynajęła je pod działalność gospodarczą, z czego czerpie przychody. Wynajem powierzchni dla trzech firm parkujących swoje samochody na terenie spółki MKS. Jest to około 16 samochodów. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sytuację finansową spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 października spółka MKS osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Przychody do tego momentu wyniosły 6 200 000 złotych około, koszty natomiast w granicach 6 milionów. Spółka MKS jako podmiot wewnętrzny realizuje należycie zadania w zakresie komunikacji publicznej oraz wywiązuje się z umowy na świadczenie usług podpisane z wnioskiem o skorzystanie na pod koniec 2015 roku. Dziękuję bardzo.